Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Riko Weisheita i Rafała Czyżewskiego łączy to, że wspólnie są dystrybutorami produktów firmy De Reiger. Tutaj zobaczmy, tak wygląda logo tej firmy. Tutaj niemieckie jest akurat, tu jest polska, że tak powiem, ulotka, a tu są te produkty. Tych produktów w ofercie firma De Reiger ma na dzień dzisiejszy 8 sztuk, te, które tutaj posiadają w sprzedaży właśnie Riko i Rafał. Riko jest głównym przedstawicielem tej firmy w Niemczech, natomiast Rafał sprzedaje te produkty w Polsce. Opakowanie, w jakich one są, tutaj widzimy na pierwszym planie. Tak są tutaj też ulotki, tu jest akurat polska ulotka, taka sama jest niemiecka. Tutaj każdy z tych produktów jest opisany, ale kiedy już jesteśmy tutaj w Niemczech u Riko Weisheita, powiedzmy coś może więcej o tych produktach. To nie wiem, Rafał, ty zaczniesz, czy może Riko? Proszę bardzo. Nie, no może Riko, to on jest mistrz. No to dobrze, to... Sagen wir was über die Produkte. Weil ich habe ja gesagt, du bist der Meister, so also hast du mehr Ahnung als ich. Erstmal muss, sag ich mal, die Tauben eine Grundgesundheit haben übers Jahr. So, die erreicht man meiner Meinung nach, indem man eben das ganze Jahr über das Elixier, der Reiger, in abgeschwächter Form im Winter schon mal gibt. Und auch das Herbisan ist dafür sehr prädestiniert, sag ich mal, oder? Warte mal, weil die Hälfte vergesse ich. Połowę zapomnę, jak tak dużo będzie mówił. Tak jak Riko mówi, żeby gołębie trzymać w formie i lecieć tymi produktami, to podstawą jest, że gołębie muszą być zdrowe. Nie traktujmy tego jako lek, tylko jako dodatek. To jest, czyli to one służą bardziej do utrzymania, gołębi w zdrowiu, w formie. I tak jak zawsze, ja już to też wielokrotnie mówię, Riko, najważniejszy jest eliksir. I podawany przez cały rok na okrągło, wiadomo, że poza sezonem lodowym w ograniczonych ilościach może być mniej, może być rzadziej, ale ten eliksir jest ważny. Rok. Tutaj opakowanie tego eliksiru wygląda w ten sposób. Jest też w półkach. W półlitrowych opakowaniach też jest? Tak, tak. Tylko że Riko ma i ja powiem szczerze, nie mam. Ty masz litrowe tylko. Bo rzadko kto bierze pół litrówki, kiedyś miałem. I mam nawet w ofercie, ale nie biorę. W Polsce biorą rzadko pół litrówki. Tak, u nas w Polsce litrowe. Ciekawe. Dobrze. Tak. Tutaj widzimy, to jest opakowanie litrowe, tak ono wygląda. To są wszystko preparaty naturalne, ziołowe? Tak, tak, tak. I jak się podaje taki eliksir? Eliksir... Wie gibt man den Elixir? Also im Winter, sag ich mal, gibt man es in abgeschwächter Form. Das heißt, man gibt maximal die Hälfte oder ein Drittel von dem, was auf der Angabe steht, um auch die Tauben daran zu gewöhnen. Erstmal und dann... Zaczynając od zimy, tak jak wcześniej wspomniałem, zimą w mniejszych ilościach może być nawet połowa tego, co jest w sezonie lodowym. Ale jak to się podaje? Do karmy, do wody? No będziemy zaraz skończyć. No oczywiście tak, do wody, do wody. Eliksir podajemy tylko do wody, bo w przypadku innych produktów można podać i na karmę, i na przykład herbicydę można podać i na karmę, i do wody, tak. So, während der Saison, wenn Sonntag Flugtag ist, bekommen Sie es Donnerstag und Freitag übers Futter oder übers Wasser, am besten jetzt übers Futter, wird es am besten aufgenommen. Die Hälfte von der Tagesration macht man es einfach drauf, lässt es ein bisschen einziehen und gibt das. Es ist gut für die Bildung der roten Blutkörperchen und dadurch steigert es eben die Aufnahme vom Sauerstoff im Blut und dadurch gibt es eben auch eine Leistungssteigerung. Więc w sezonie lodowym podajemy to czwartek, piątek i tak jak wspomniałem, woda lub karma, według uznania, Riko podaje, próbował już i tak, zostaje przy wodzie. Przy wodzie. A w jakich proporcjach to się podaje? Nakrętka na 4 litry. Na 4, czyli na taki pojmik praktycznie. Tak. I to jest ten produkt eliksir, który podajemy przez cały sezon, tak jak powiedział, z taką częstotliwością i w taki sposób, jak powiedział Riko. To byśmy mieli, powiedzmy, ten pierwszy produkt. Jaki kolejny produkt jest taki, który chcemy zaprezentować? Als nächstes wichtig zur Entschlackung. Das sind die zwei Produkte, die wir montags und dienstags einsetzen, um schönen festen Kot zu kriegen und die Tauben schnell wieder die Darmflora im Prinzip in einer optimalen Form zu kriegen nach dem Flug. Te dwa produkty to będzie Herbisan i Pural, tak? To są produkty, które mają gołębia przywrócić szybko do kondycji po locie, tak? Odbudować florę bakteryjną.
No i tak jak tutaj Riko podkreśla, jest ważne, żeby gołąb był w formie. Po spożyciu tego. Naprawdę podajemy tutaj, bo to jest tak, ten herbisan widzimy, to jest płyn, pura, to jest proszek? Tak? To jest proszek, tak. I teraz, żeby to zestawić razem, tak, no to wtedy herbisan na karmę, tak. Można podać też do wody. I też na, jak to stosujemy? 15 ml na litr. Tu jest taka miarka, widzimy, o, taka miareczka. O. Wygląda, natomiast tutaj opakowanie pół kilogramowe jest tego puralu. To jest proszek, który stosujemy na karmę, tak? Tak. Nie rozpuszczamy nic w wodzie, tylko na karmę. I to się stosuje, te dwa produkty, Pural i Der Eiger Herbisan, stosujemy, aby przywrócić gołębia po locie do formy, tak? Tak. Nie podajemy w ciągu roku profilaktycznie, tylko w sezonie. Nie, no oczywiście, że można. Przy pierzeniu też można stosować. Nie, je mał za cały dom, nie? Ja. No, przy pierzeniu też. Dobrze. Mamy w ulotkach rozpiskę, tak? Na, że tak powiem, na wszystkie trzy te pory roku, tak? Tak, to jest tego, co ja widzę w ulotce, o to się posiłkuję, bo tutaj widzimy w ulotce tej polskiej jest napisane, że herbisan jest produktem naturalnym z 10% octem jabłkowym, do którego dodano i żelazo, miedź, cynk, kobalt i również różnego rodzaju zioła lecznicze. Czyli te dwa produkty mamy kolejne omówione. Pokażmy jeszcze teraz następne. Als nächstes, das Forte Pur setze ich auch ganz gerne während der Saison auch ein. Auch manchmal, also das ersetze ich das Herbisan durch das Forte Pur, weil man kann auch schön nochmal, wenn es jetzt auf weitere Touren geht, binde ich das gerne mal auch mit dem Basismix ab, um das schon mal am Montag zu geben, wenn ein relativ schwerer Flug war. Ist eben auch... Że mnie zapomniał, bo tak, to Rigo to też stosuje. Podobnie w tym roku, mówi, 15 próbował to w inny sposób. To jest osłonowo na wątrobę, ale też zamieniał, w miejsce herbisanu dawał Fortipur, tak? I bardzo dobre jest na drogi oddechowe, tak? Was noch? Wie gesagt, eben sehr gut für die Luftwege auch. Sind eigentlich auch das Herbisan und das. Das ist eigentlich in jedem Produkt, ist eigentlich überall fördernd für die oberen Luftwege, dass die entschleimt werden. W jednym Herbisan i Fortipurze, w jednym drugim produkcie są środki, które są dobre na drogi oddechowe, tak? Mhm. Czyli byśmy mieli kolejny z tych produktów, powiedzmy, płynnych. I teraz jeszcze nam został, jeżeli już mówimy o takiej tej butelce, to Energol. Genau. Energol wird eigentlich grundsätzlich bei uns bis 400 mit Fit-S-Mix eingesetzt, donnerstags und freitags, und ab 400 wird das Fit-S-Mix bei mir durch Basismix ersetzt oder beides je nachdem halbe gefüttert. Energol jest podawany czwartek, piątek. To jest? To jest mieszanina, to jak widzę w lotce, kombinacją 20 olejków, czyli sojowego, lawendowego, eukaliptusowego, oregano, słonecznika, no wielu, wielu innych. To jest ten Energol. Tutaj widzieliśmy Basis Mix Der Eigera i Vit S Mix. To są produkty, które tutaj Rico zalecał razem z tym Energolem do podawania. I to są produkty, tak jak Vita S Mix, widzę w ulotce, ja tu się posiłkuję. To jest elektrolit. Tak, to jest dostawca siły i energii, jak to jest napisane. I stąd to zawiera węglowodany, aminokwasy, witaminy. I więc, co są składniki, dzięki którym, tak jak Ty powiedziałeś, gołębie są okrągłe i w doskonałej formie. O, i to by było, jeżeli chodzi o te produkty. A The Basis, co to jest? Basis to jest białko. Białko. Dobrze. I powyżej 400 nawet mieszamy jedno z drugim, tak? Vitamin Mix, Basis Mix na Energol, tak. No tu w Polsce, powiem szczerze, że tylko się sprzedaje Basis Mix, Energol. No jak tylko się sprzedaje, bo też hodowcy nie wiedzą, jak stosować i co to są za produkty, to też nie mogą użyć. Informacja jest w internecie, ale ci, nawet ci, co wiedzą, nie wiem, tak się jakoś przyjęło, że większość hodowców kupuje tylko trzy składniki. No to są ich trzy preparaty z tych, tutaj, które mamy, ale poczekaj, ale teraz, kiedy zobaczą, że takie produkty też stosuje tutaj Rico Weisheit między innymi, który
Stosując te produkty, jest czołowym hodowcą niemieckim. W 2015 roku, przypomnijmy, zdobył tytuł trzecie miejsce w Niemczech w mistrzostwie miał, czyli był drugim wicemistrzem Niemiec. Posiadał dwie najlepsze też samice, dwa gołębie, dwie samice najlepsze w Niemczech, w całych Niemczech. No i też jak widzieliśmy na ścianie, miał tam wśród dyplomów aż pięć gołębi, na olimpiadach w 2015 roku, w 2013, 7 i 3, 4 to pardon były. Także to dzięki takim produktom można zdobyć tytuły mistrzowskie. Ale został nam jeszcze jeden tutaj, ostatni widzę. Locoli. Co to jest to Locoli produkt? Zapomniałem. Olej czosnkowy z mieszaniną cebuli i tymianu. Aha, czyli to jest taki podstawowy. Co cały rok możemy stosować, tak podejrzewam. To widzimy tak, kombinacja trzech olei to jest i w czasie lotów stosujemy to jako jedną łyżkę na 1 kg karmy. O. No i widzimy produkty te firmy De Reiger, z powodzeniem stosują tutaj hodowcy i w Polsce niektórzy to może są mniej znane, ale pomału się ten produkt przebija na rynku. Natomiast w Niemczech, tak jak tutaj prezentował nam te produkty Rico Weisheit, hodowca, który dzięki między innymi tym produktom osiąga tytuły mistrzowskie, żeby tylko przypomnieć, trzecie miejsce w Niemiec w 2015 roku, dwie najlepsze samice z tej hodowli pochodzą w Niemczech, też z 2015 roku, no i wcześniej widzieliśmy na ścianie dyplomy z olimpiad, które gołębie reprezentowały z tej hodowli Niemcy, a były to olimpiada w 2003 roku w Lewin, w Budapeszcie w 2015, w 2013 w Nitrze i w 2007 roku w Ostendzie. Także zachęcamy do zapoznania się z tymi produktami, tak jak mówiłem, u kolegi Rafała na stronie internetowej. Polska strona internetowa to jest dereiger-polska.pl. Tu widzimy, można zapoznać się z opisem tych wszystkich produktów. Nie ma ich za dużo, jest to 8 produktów, ale są to produkty, które zapewniają prawidłowe prowadzenie hodowli i zarówno podczas sezonu lotowego, jak i poza nim, czyli cały rok. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia i zachęcamy do zapoznania się z tymi produktami.